Cześć kochani, witam Was na kanale Moda Ekokreatywna. Dla tych, co mnie nie znają, to nazywam się Kinga Nurkowska i to jest kanał o ekomodzie, o modzie z odzysku, o modzie vintage, o fajnym stylu, o dobrym stylu ubierania się. Mam różne poradniki, są stylówki vintage i przeróżne rodzaje filmów artystycznych, również DIY, eko. No i dzisiaj zobaczycie filmik stylizacyjny na wakacje, o tym jak pakuję walizki, będzie to tak częściowo vlog oraz wyprzedaż moich rzeczy, taką letnią wyprzedaż rzeczy, którą to połączyłam z tym filmem, bo robiłam, znalazłam te rzeczy przy okazji pakowania właśnie się i stwierdziłam, że jednak mam ich na tyle dużo, że jeszcze kilku rzeczy się mogę pozbyć i dlatego zobaczycie je tutaj, będziecie mogli sobie je kupić, jeśli Wam się spodobają. Kochani, oczywiście, jeżeli spodobał Wam się filmik, to bardzo Was proszę zasubskrybujcie i wciśnijcie sobie polubienie. Bardzo zależy mi na rozszerzaniu zasięgów. Kochani, przechodzimy dalej. Mianowicie będzie teraz relacja z mojego pakowania właśnie, czyli co zabieram, jak to wygląda, co nastąpiły tam jeszcze drobne zmiany po tej relacji, po jej nakręceniu, ale to już są jakieś takie szczegóły. I pokażę Wam właśnie tutaj moje ciuchy, które biorę z takimi przebitkami stylówek, jak to wygląda w rzeczywistości. Także zapraszam Was teraz, pokażę Wam, co sobie jeszcze kupiłam, bo kupiłam sobie taki eko gadżet, eko powiedzmy zestaw do sprzątania domu. Część tego zestawu Wam pokażę, bo zabieram na wakacje te kosmetyczne części. To nie jest żadna reklama, bo ja sobie to kupiłam za pieniądze normalnie, nie dostałam od nikogo za darmo, po prostu chcę być bardziej jeszcze eko, chcę mieć łatwiejsze sprzątanie w domu, bo ostatnio mam, szczerze Wam powiem, problemy z czasem i żeby czasowo ogarnąć sprzątanie całego domu, no bo mam dom jednorodzinny, więc naprawdę jest to zadanie wymagające jeszcze przy mojej ilości obowiązków. Także zobaczcie tam od razu te przebitki właśnie z tymi rzeczami. I dalsza część będzie później, w kolejnych filmikach, wiecie. No i na końcu właśnie będzie wyprzedaż i na tym zakończymy, także przechodzimy do filmu. Moi drodzy, i to jest właśnie zestaw na wieszaku, bo oprócz walizki, gdzie są różne bluzy, kostiumy i tak dalej, koszulki, to mam też sukienki. Wszystko jest na jednym wieszaku. Sukienki, mam nadzieję, że ten wieszak to utrzyma. Cztery sukienki i dwie kurtki. Jeszcze zastanawiam się, czy nie wziąć jakiejś czarnej, ale chyba nie, bo jednak na wieczór to mam taki lekki sweter do narzucenia. Kurtki przeciwdeszczowe, ta jest oczywiście szczelna, tutaj jest druga taka jeszcze bardziej sportowa, krótsza, w innym kolorze. No i mam sukienki jedwabną na plażę, taką. Sukienkę w paski, którą mi doradzaliście. Zaraz zobaczycie mnie w przebitkach w tych sukienkach. Ta zielona jest przesuper, superowa jest. Jest krótsza z przodu, jest z jedwabiu naturalnego. No i do tego mam też, zobaczycie za chwilę właśnie w stylówce, torbę plażową w prawie identycznym kolorze, jest przesuperowa. To jest sukienka na trochę gorszą pogodę, powiedzmy, że sobie pójdziemy gdzieś na spacer, ale nie jest tak. Ta z długim rękawem, w te paski, to też widzieliście mnie i w kapeluszu, oczywiście kapelusz też zabieram. Sukienka zupełnie taka plażowa, ta z zeszłego roku, z bawełny z koronkami od Vintage Stories. Jest też przepiękna, taka asymetryczna, cieniusieńka. To jest taka sukienka na kostium, bo ona jest jednak dość przejrzysta. Także zobaczcie, też mnie w tej sukience, uwielbiam ją po prostu. No i ta długa sukienka, taka lejąca z wiskozą, ona się nawet na podróż nadaje, bo jest właśnie cieniutka, bardzo, bardzo wygodna, w ogóle nie krępuje ruchów i też się nie wrzyna nigdzie w ciało. Także ona jest taka chyba, no oprócz tej cieniusieńkiej, plażowej, to ta jest chyba taka najbardziej uniwersalna i wygodna właśnie na przykład do podróżowania. No, to moje stylówki, jak widzicie tam. W kurtkach się już Wam nie będę pokazać, bo to jest oczywiste, jak wyglądają kurtki do jakichś ubrań na wierzch. Ale o, tak wygląda zestaw. Jeszcze są buty. No i buty zabieram w tej oto siatce z Vermeerem z Holandii. Mogę ją potem też sobie złożyć i wsadzić, wiecie, do torebki, do plececzka, jakbym szła na jakieś zakupy, bo to jest bardzo duża i bardzo mocna siatka.
No i tak, oczywiście, takie adidasy na gorszą pogodę, czyli takie bardziej zabudowane, muszę jeszcze je wymyć trochę. Klapki plażowe, sandały takie do jasnych rzeczy, trochę na podeszwie. Zupełnie płaskie, złote sandałki Japonki. Oczywiście cieliste baleriny muszą być zawsze, bo to na każdą okazję. I dwie pary, a przepraszam, że tak to ruszam, dwie pary tych dziurkowanych adidasków, szare i różowe. One się mieszczą wszystkie do tej siatki, więc i pojadę w jakichś takich uniwersalnych klapkach, czarnych pewnie, bo będę, no zobaczymy zresztą jak wyjdzie, czy w czarnych, czy w innych. No. Tyle. Moi drodzy, no i teraz Wam pokażę moją walizkę. To jest bardzo mała walizka kabinowa, taka jak dawniej były do Ryanaira czy do Wizz Aira. Najmniejsza walizka kabinowa. Ręczniczek jest ten antybakteryjny, cieniusieńki, on w ogóle nie zajmuje miejsca. Tu mam kostiumy, no i biorę uniwersalnie, biorę ten kostium, to jest pasek, kostium z Calcedonii z takimi uniwersalnymi majteczkami z tym. Biorę nowy kostium, który Wam pokazywałam, taki boho fioletowo-cielisty i biorę też jeden taki jednoczęściowy biały, też z zeszłego roku, to jak ktoś nie widział, to z vloga z Hiszpanii. Dwie jeszcze takie sukienki, które się bardzo nie mną, krótka ta, też z długim rękawem, bo wiecie, nie wiadomo ile dni złej pogody nad polskim morzem może być. To jest taka wieczorowa, z jedwabiu. Biorę ją, bo nie zajmuje miejsca. Właśnie tu mam narzutkę lniano, tam bawełnianą, bardzo fajną, czarną. No oczywiście, ciepła bluza, no bo ja muszę się zabezpieczyć. To nie jest Hiszpania, że wiadomo, że będzie upał, tylko trzeba wziąć bluzę, bo może nagle być zupełnie zimno. Jedwabna bluzka i spodnie. Spodni mam dwie pary. Tu jest jeszcze jedna jedwabna koszulka vintage. No i koszula i spodnie takie uniwersalne, bawełniane, jakieś podkoszulki, sukienka plażowa cieniutka ta z Hiszpanii. Nie wiem, czy nie za dużo tych sukienek plażowych mam, no ale no dobra, jesteśmy autem, więc tragedii nie ma. Nie muszę się tak spinać. Tu mam jeszcze leginsy do ćwiczenia i ten stanik sportowy. Koszulkę z długim rękawem jedną biorę oprócz tej koszuli. I takie bolerko w uniwersalnym takim cielistym kolorze, takim bardziej różu. No i to jest wszystko, słuchajcie, więcej nie biorę, oczywiście bierzemy jakieś tam kuchenne jeszcze rzeczy, ale generalnie, tadam, to jest wszystko. Ręcznik, jestem gotowa na wyjazd. Jedna walizka, no niestety torba z butami i wieszak. No i to są moje osobiste rzeczy, jeszcze biorę taką torebkę, którą mam do ręki. W sensie na ramię, gdzie są też moje różne kosmetyki i torby. No ale to jest torba, którą biorę ze sobą do samochodu, bo tam będę mieć też komputer, podręczne rzeczy. Kupiłam sobie zestaw na raty, zestaw taki do czyszczenia domu, bo no niestety u mnie czasowo wypada to bardzo słabo, mam bardzo mało czasu do sprzątania, więc po pierwsze chciałam eko, żeby nie trzeba było prawie żadnych chemicznych rzeczy. Jakieś takie minimum tylko konieczne, jakieś do prania rzeczy na przykład. A po drugie nie chciałam, no po prostu nie mam czasu, muszę robić to szybko, muszę mieć uniwersalne rzeczy. No więc stwierdziłam, że ponieważ się to długofalowo kalkuluje, kupiłam taki zestaw z mikro włókien polskiej marki, która już jest ponad 30 lat na rynku. No i wiecie co, stwierdziłam, że ponieważ to się zwraca kosztowo w ciągu roku mniej więcej zakup tego wszystkiego na chemii, oszczędzę i na wszystkim i przede wszystkim jest eko, no to sobie właśnie kupiłam i prócz tego zestawu dostałam jeszcze jakieś takie mydełka z nanosrebrem, różne rzeczy właśnie na przykład, które można używać do dezynfekcji na przykład butów w sklepie albo jakiejś powierzchni rąk po lumpeksie na przykład, to jest super. Ręcznik, który momentalnie wchłania i też zawiera nanosrebro, na przykład jak się, wiecie, używa gdzieś w miejscach publicznych, na publicznych basenach i się wycieramy czymś takim, to likwidujemy wszystkie bakterie od razu. No i po prostu jest ekstra. Jest ekstra i jeszcze dodatkowo to mydełko można użyć i wtedy jesteśmy zabezpieczeni od wszelkich zakażeń i innych takich
które się czają właśnie w miejscach publicznych. W lumpeksie też mi zależało, dlatego tu mam na przykład dwa środki jeszcze Nano Silver, woda, którą można na przykład dać na twarz nawet, bo jest bez alkoholi, a tutaj jest właśnie coś z alkoholem, co możemy sobie tym dezynfekować różne rzeczy. Coś trochę tu pociekło z tego. No i w dodatku do tego całego systemu czyszczenia domu, sprzątania domu, który się po prostu super u mnie sprawdza, bo ja właśnie nienawidzę używać chemii, a chcę mieć bardzo, bardzo czysto, no i chciałabym tutaj doprowadzić ten dom tak, żebym mogła w godzinę posprzątać wszystko. Jeszcze dodatkowo jest taki zestaw, rękawica, która peelinguje i w ogóle nawet zapobiega celulitowi, różne tam ma działanie. Do twarzy też taka rękawica, a tu jest jeszcze jakiś krem dodatkowo. A chcę Wam dzisiaj pokazać rękawiczkę do czyszczenia, taką zwykłą, jak sobie kiedyś kupiłam, tylko właśnie z tych włókien specjalnych. Taka rękawiczka do czyszczenia, do demakijażu, nic nie trzeba używać. Ja mam wodoodporny makijaż i to w dodatku, patrzcie co dzisiaj jest. Nie pokażę Wam, bo jest lampa błyskowa, odwrócimy to. Patrzcie co się tu dzieje. Sorry, że mówiłam tak, ale właśnie jestem już trochę zmęczona i widzicie? Mam makijaż po sesji zdjęciowej dzisiejszej. Bardzo czarny makijaż, czarne brwi, ciemne brwi. Więc będzie to na pewno trudno zmyć. Normalnie to bym musiała olejkami, ale zobaczymy, bo mówią, że to właśnie tej marki Raypad, czy Raypuff, nie wiem jak to się czyta, że nie trzeba do tego ani olejków, ani żadnych. No i zaraz to przetestujemy, bo mam w dodatku wodoodporny tusz. I no do brwi to schodzi, ale ten tusz wodoodporny, no to zaraz się okaże. Mam zamiar to tylko zmoczyć wodą. O, widzicie, moczę wodą i przetestujemy. Powiem Wam, że no nie testowałam jeszcze tego. Mam inne takie z mikrowłókien, takie bawełniane. I też one spoko działają, ale do nich używam olejku. Natomiast to podobno powinno zmywać bez niczego. No i byłoby super, bo wtedy na wakacje biorę sobie tylko tą szmatkę. No i zobaczymy, jak to podziała. Słuchajcie, jestem podekscytowana zawsze takimi produktami, które tylko trzeba to przytrzymać i chyba za mało wody dałam, bo... A, ale już widać, że starło, bez żadnych... A, no i słuchajcie, te produkty mają to do siebie, że po prostu całą wodą czyścimy i w dodatku można czyścić całą twarz nie płucząc tego, czyli oszczędzamy wodę. Dopiero wyprać, czy to mydłem, czy w pralce, po zakończeniu, patrzcie, co się dzieje. Rzeczywiście, słuchajcie, jeżeli się uda zmyć cały makijaż, tu niestety mi się zrobiło coś brzydkiego na brodzie, jeżeli się uda zmyć cały makijaż bez użycia żadnych kosmetyków, no to super, bo wiecie co, ja bardzo nie lubię używać chemii. Po prostu, nie wiem, no mam przekonanie, że to nie jest dla nas dobre. Właśnie zmywa te bariery lipidowe i wolałabym nawet nie używać płynu micelarnego, tylko jeśli się da, tylko wody. Słuchajcie, no na razie wszystko zmyło. Ja miałam nawet dzisiaj podkład. Co prawda to był krem CC, ale miałam puder rozświetlający, no bo jak to do sesji zdjęciowej. No i teraz zobaczymy, jak będzie z tym tuszem wodoodpornym. No bo najgorszy jest tusz wodoodporny. Nie da się ukryć. No, myślę, że to po prostu chwilę trzeba potrzymać, bo... O, ale już widać, że na pewno wszystkie te czarne cienie, te czarne i szare cienie zmyło. Jeszcze to raz przepłuczę, bo mam za mało wody. Wiecie, jest to za mało mokre, takie suche i nie chcę naciągać skóry. Ale kurczę, jakby to działało tak fajnie, naprawdę. Miałabym super rzecz na wakacje, bo nie chcę powiedzieć właśnie tych wszystkich masakrycznych buteleczek. Wiadomo, tonik, kremy czy tam serum, no to tak. Krem z filtrem mam nowy. To Wam pokażę zaraz. Kupiłam sobie od Color Caramel, bardzo fajny. Jeszcze więcej wody, ale zmywa się, słuchajcie, już widzę, że
nie tylko te kreski, ale też, o, teraz więcej wody mam, to może to podziała lepiej, ale też ten tusz wodoodporny się zmył, a on naprawdę jest wodoodporny, bo już go przetestowałam i normalnie można w nim pływać. Też mam właśnie takiej eko firmy, tylko nie chcę ciągnąć, wiecie, bo jakbym to tak potarła, to by się szybciej zmyło, ale nie chcę trzeć sobie i rozciągać. Trochę te rzęsy tak, o, poruszam na nich, ale na samych rzęsach. No i jeszcze tu mam bardzo, bardzo kreski takie blisko, blisko rzęs i to jest trochę, dostęp jest do nich ciężki, ale już widzę, że z całej twarzy się zmyło, więc myślę, że te rzęsy w większości już puściły, a jeszcze puszczą całe. O, rzęsy się zmyły, słuchajcie, czyli najgorsza jest ta kredka, która jest tak blisko rzęs, bo do tego jest ciężko dotrzeć. Tak leciusieńko teraz, o, przejadę wokół. Najgorzej właśnie mam problemy, dlatego ja nie lubię kredek i takich rzeczy, bo to powoduje problemy. Bardzo rzadko używam, jak już to trochę cienia takiego szaro-niebieskiego wokół rzęs, ale zazwyczaj daję tylko taki eko cień, albo wręcz eko róż jako cień. Dobra. Okej. No dobra, jest super. Starło się, słuchajcie, wszystko. Jeszcze tutaj mam najbardziej właśnie... Najbardziej, no dzisiaj miałam wyjątkowo dużo tych kosmetyków, więc to, że to się zmyło bez użycia kosmetyków dodatkowych, no to jest mega, naprawdę mega. Jeszcze widzę, że wiecie co, zostaje też często ten, nie muszę prać na razie mydłem, ale zostaje tych drobinek z tego rozświetlającego Guerlaina, tych perełek. A one, niestety ten Guerlain posiada w sobie talk i ja nie chcę, żeby został na skórze, więc muszę to naprawdę porządnie, delikatnie, ale porządnie umyć. No i słuchajcie, naprawdę skóra jest ładnie oczyszczona, nie powiem. No, myślałam, że będzie ciężej, powiem wam szczerze. Jeszcze tutaj domyję sobie brzegi, szyję, bo to fajnie jest wypróbować coś takiego, czy to też będzie na przykład właśnie kark, szyję bez tych kosmetyków. O, no to jest efekt już, nie że mam szyję tak brudną, tylko to jest już całościowy efekt. Tutaj też właśnie twarzy i miałam też spreje różne do włosów, więc to jest właśnie o to mi chodziło, żeby to wszystko tu doczyścić, te drobinki. No, powiem wam, że jestem zadowolona i zabieram tą szmatkę wyłącznie ze sobą na wakacje. Nie będę brać żadnych kosmetyków dodatkowych do makijażu, bo widzę, że to super działa, a będę miała minimalistyczny makijaż na wakacjach, więc tym bardziej będzie łatwo. To super, bo po opalaniu się nie będzie mi to też niszczyło skóry, podrażniało, wysuszało skóry jakimiś jeszcze kosmetykami. Ta-dam! Jestem zadowolona. Jeszcze jest gąbka peelingująca, ale to wam, znaczy taka szmatka, która ma działanie takie oczyszczająco-peelingujące, ale to już chyba nie dziś. Tak jak powiedziałam wcześniej, wyprzedaż perełek, wyprzedaż rzeczy z mojej szafy. Zacznę od bluzki. Bluzka jest świetna i zobaczycie oczywiście przebitki tych rzeczy tam w stylówkach. Bluzka jest świetna, z cieniuśkiej bawełny, Peruna, bardzo fajna marka i rozmiar 12, ona jest po prostu za duża na mnie, jednak jest za duża, wiecie co, ona się do środka to jeszcze sprawdza, ale tak na wierzch jako koszulę to ja wolę, żeby była przynajmniej jeden rozmiar większa, a nie dwa na przykład, tak jak jest ta. Jest taliowana, jest, patrzcie jaka cieniusieńka bawełna, fajna i ma bardzo piękne detale, przepiękny kolor. Piękne detale z przodu, także naprawdę jest warta zachodu. Ma też bardzo ładne guziczki, takie szaro-niebieskie. No i w ogóle jest prześliczna moim zdaniem. Zobaczcie tam ze spodniami, które będą w kolejnym filmiku. To jest jedna rzecz. Też słuchajcie, wyprzedaję spódniczkę z Jedwabiu marki Custom Made. To jest bardzo, bardzo droga marka.
jest to spódniczka krótka, którą nosiłam w lecie. Jeżeli się okaże, że nie będzie na nią chętnych, to ja będę sobie nosić ją po domu, bo to jedwab jest. Świetna na bawełnianej podszewce. Zobaczcie tam stylówki z zeszłego roku, bo miałam ją w Hiszpanii. 100% jedwab. Oczywiście podszewka jest bawełniana, ale wierzch jest to 100% jedwab. Jeszcze się zastanowię z tą spódnicą, ale generalnie jest jednak na mnie za duża. Jednak troszkę schudłam w dolnej części ciała i, no i ta spódniczka taka minimalnie luźna jest i na tyle w pasie luźna, że obraca mi się, więc wiecie, to jest taka, będzie bardziej taka, bardziej M-ka w obwodzie, zdecydowanie. Świetna też bluzka taka zapinana na guziczki z wiskozy, ona ma taki szaro-fioletowy kolor, jasny, wrzosowy. Piękna, ale też jest niestety za duża. No niestety, niektóre rzeczy jak są za duże nie wyglądają dobrze. To jest M-eczka i to jest marka Saint-Tropez. Bardzo, bardzo fajna wiskoza, taka satyna wiskozowa. Świetny kolor, naprawdę świetny kolor. Bardzo Wam polecam tą bluzeczkę. Kolejna rzecz to takie spodenki. Też są w rozmiarze M, moi drodzy. To jest świetna rzecz na przykład na plażę i to jest ręczna robota. Zobaczcie na te guziczki ręcznie obrobione. No jest naprawdę jest po prostu to arcydzieło sztuki szydełkowej. Piękne w różowym kolorze, takim też liliowo-różowym. Mają w ogóle robione ręcznie szlufki. Wiecie co, jednak są na mnie za duże. One są dosyć takie ciężkie, więc fajnie opływają sylwetkę, ale tutaj właśnie w tej części są na mnie na tyle za duże, że nie wyglądają dobrze. Muszę się ściskać paskiem, a nie o to chodzi w letnich ubraniach, żeby tutaj to można by coś przewiązać, tak dla ozdoby. A natomiast ja w tych spodenkach muszę naprawdę ścisnąć pas, żeby one mi się trzymały. Bo to jest wysoki stan, jak tu widać. Spodenki z wysokim stanem, idealne będą do kostiumu kąpielowego. No mnie by mega pasowały, no ale niestety. No niestety, zobaczcie tam stylówkę, właśnie miałam tam pasek, dlatego to się trzymało wszystko, ale po prostu się to nie sprawdza, to zapinanie pasków, jak jest upał, zamiast sobie przewiązać tutaj jakąś chusteczkę czy szarfę, to musiałam dosyć mocno ten pasek ściskać, więc M-eczka to jest. Wypas, o, patrzcie, to do tego, ten kolory do siebie mega pasują i to jest ten sam rozmiar, jeżeli ktoś kupi zestaw spodenki z bluzeczką, to dam zniżkę, 20%, więc opłaca się. Słuchajcie, kolejne rzeczy to sukienki i też właśnie znalazłam 3 sukienki, które się troszkę wyleżały w szafie. W jednej z nich byłam nawet w tym roku, ale wiecie co, jakoś mam tych sukienek teraz tyle, że to jeszcze wyprzedaję kolejne. To jest len. Bardzo piękna, zobaczcie jakie piękne kolory ma. Sukienka taka do kolanka, bardzo ładny len, taki gęsty, nieprzejrzysty właśnie, fajnie wiązana jest, ona ma taki kopertowy dekolt wiązany z boku i jest zameczkiem, ona się tutaj rozpina i to jest eska, słuchajcie. No i zobaczcie jak wyglądam, tak właśnie sobie zmierzyłam tą sukienkę, fajnie wygląda, naprawdę fajnie wygląda, ale po prostu mam dość sukienek i się troszkę ich teraz wyzbędę. Kolejna sukienka. Jest przepiękna, słuchajcie, to jest Hampton Republic, rozmiar 38, spokojnie może być na 36, jak widzicie, ale na 38 też, ponieważ ona jest związana też kopertowo. Jakby ktoś miał odrobinę więcej luzu, chciał mieć, to można sobie nawet guziczek w środku tam przesunąć, który jest tutaj, dalej i po prostu sobie luźniej zawiązać. Ale SKM-ka, piękna, piękna, bardzo cieniutka, też z bawełny sukienka w ślicznym, błękitnym kolorze. Naprawdę jest mega śliczna, no dlatego ją kupiłam, bo bardzo mi się podoba. Ale wiecie co, bardzo, bardzo rzadko ją noszę po prostu. Piękny błękit, słuchajcie. Ostatnia sukienka to jest sukienka, która jednak już do mojego wzrostu, do stylówek ok, ale wiecie co, tak na co dzień ona jest dla mnie za krótka. W sensie mogę w niej chodzić, to nie jest jakaś bardzo krótka krótkość. Nie ma tragedii, ale no, mogę ją nosić tylko tak naprawdę w moje wolne dni, a wtedy mam i tak mnóstwo strojów, które mogę nosić tylko w te moje wolne dni, a nie do pracy na przykład. Więc ta sukienka po prostu jest do sprzedania i to jest rozmiar 12, bo to nie jest taka mała sukienka, to jest, ona super wygląda w oversize, więc to może być i S-ka, i M-ka. No L-ka też by mogła być, ale wtedy to będzie dopasowana, bo ona jest lekko taliowana.
Może być to taka właśnie też sukienka w stylu oversize'owym, bo ma świetny krój, naprawdę ta sukienka jest przepiękna. I to jest Fred Perry, także nie ma to tamto. To jest Fred Perry z takiej, wygląda jak z tej kolekcji przez Amy Winehouse, ja to kiedyś robionej, ja to kiedyś promowałam i był o tym filmik. Tak, i słuchajcie, to wszystko jak chodzi o wyprzedaż rzeczy przy okazji przeglądu szafy letniej. Słuchajcie, przechodzimy dalej. Pani, to już wszystko na dziś, a dokąd jedziemy i relacje z tego pobytu całego, z wakacji, zobaczycie później, po tym jak już wrócę z tych wakacji, będzie wstawiony filmik właśnie z relacją, być może uda mi się odwiedzić jakieś second handy też w Trójmieście, bo jadę do Trójmiasta, jedziemy do Trójmiasta, ale co konkretnie to już zobaczycie właśnie w tym filmiku, także pozdrawiam Was już bardzo serdecznie, odpoczywajcie, też korzystajcie z lata tyle ile możecie. Cześć!